Po wytopieniu w Wielkim Piecu surówka trafia do kadzi torpedo, którymi transportowana jest na stalownię. Tam część surówki przelewana jest do kadzi zalewowej. Po pobraniu próbek do analizy i pomiarze temperatury kadź trafia na stanowisko odsiarczania. Siarka jest pierwiastkiem niepożądanym w stali. Nie rozpuszcza się w żelazie i występuje w postaci siarczków żelaza i manganu. Wzrost ilości siarczków prowadzi do powstawania pęknięć i naderwań. Dlatego im mniejsza zawartość siarki w stali, tym lepiej. Do przeprowadzenia procesu odsiarczania potrzebne są magnez i wapno. Przed jego rozpoczęciem należy też określić pierwotną i pożądaną zawartość siarki. Po określeniu tych wielkości, wytapiacz operator stanowiska odsiarczania uruchamia lancę, która zanurza się w surówce. Równocześnie przez lancę do kadzi wprowadzane jest wapno, a następnie magnez. To właśnie te dwa pierwiastki umożliwiają usunięcie z surówki siarki. Po wdmuchaniu odpowiedniej ilości wapna i magnezu, lanca przechodzi w górne położenie. Aby proces odsiarczania był skuteczny, należy z powierzchni surówki zgarnąć jak najwięcej żużla, w którym znajduje się siarka. Zgarnianie żużla odbywa się przy pomocy gracy hydraulicznych. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli produkować gatunki stali o jeszcze lepszych parametrach jakościowych, na przykład dla przemysłu motoryzacyjnego. Tak przygotowaną surówką zalewa się złom w konwertorze, w którym ma miejsce proces wytapiania stali. Proces ten polega na wypalaniu węgla, krzemu i manganu z surówki, w wyniku czego uzyskuje się energię potrzebną do roztopienia złomu. Cały proces wytapiania prowadzony jest przy pomocy lancy tlenowej, przez którą wdmuchuje się czysty tlen. Średni czas trwania tego procesu to około 17 minut. Po jego zakończeniu pobiera się próby metalu i dokonuje pomiaru temperatury. Jeżeli parametry są zgodne z wytycznymi technologicznymi, metal zlewany jest do kadzi stalowniczej, którą następnie transportuje się na stanowiska obróbki pozapiecowej. Tak przygotowana stal przewożona jest na jedną z trzech maszyn COS. Na COSie odlewane są kęsy, kęsiska lub slaby, które następnie docina się na wymiar zgodny z wymaganiami klienta. Półprodukty po ostygnięciu wysyłane są do odbiorców, a te w stanie gorącym do dalszego przerobu w walcowniach Dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland.